Jak bezpiecznie upaść na ziemię, by nie zrobić sobie krzywdy? Przedszkolaki z Polickiej 11 uczą się tego, by podczas beztroskich zabaw nie odnieść urazów ciała. W czasie zabawy łatwo o uraz, zwłaszcza u kilkuletnich maluchów. Stąd pomysł, by dzieci nauczyć upadać tak, by nic poważnego im się nie stało. Dzieci nie potrafią upadać. Upadają prosto na twarz, a nie na tym problem polega, żeby dzieciom zakazać zbiegać z górki, biegać, chodzić. Tylko pomyślałyśmy, że znajdziemy jakąś dobrą duszę, która nam to umożliwi i postanowiłyśmy taki zorganizować, nazywamy go szumnie projektem, projekt bezpiecznego upadania. Nauka bezpiecznych upadków trwa od marca pod okiem specjalistów w tej dziedzinie. Zajęcia nieodpłatnie prowadzą trenerzy klubu Hulk Police, specjalizujący się w jiu-jitsu. Instruktorzy uczą dzieci, jak upadać do przodu, do tyłu, na bok, jak chronić głowę i ułożyć ciało, gdy upadku nie da się uniknąć. Chodzi o to, by w sytuacji niebezpiecznej umieć się zachować i nie odnieść urazu. Jeśli umiejętnie poprowadzimy zajęcia, jeśli nauczymy, że tak powiem, tego instynktownego upadania, jak najbardziej tak. No to jest wiek taki, gdzie one są najbardziej chłonne wiedzy, szybko się uczą, dobrze się uczą, są skoncentrowane. Instruktorzy wykorzystują u dzieci naturalną potrzebę ruchu. Zabawa jest doskonałą formą nauki, z której maluch chętnie korzysta. Współpraca klubu Hulk i przedszkola 11 ma być kontynuowana. Dzieci w wieku przedszkolnym upadają bardzo często. Rozbite kolana i łokcie, zadrapania, siniaki i otarcia to dla nich codzienność. Można tego uniknąć, ucząc dzieci, jak odpowiednio upadać. Wiedząc, jak to robić, będą bezpieczniejsze, a ich rodzice spokojniejsi.